Jak się kontaktowaliśmy, no to a nie Andrzej jest z górach. A co że Andrzej robi? Andrzej schodzi z gór i potem wraca do rodziny i potem znów jest z górach. No, ja pamiętam, że jak zacząłem trenować i mieszkałem na wsi, to ludzie patrzyli na mnie jak na szaleńca. Szczególnie w momencie, kiedy nocą biegam, to twierdzili, że to bo jakiś złodziej, <grym> biegać nocą. Jakby byłeś ubrany, wiesz, ten kaskret bula, w ten, st no jakby widać, że kozak wychodzi na szlak. Nie jest to łatwe, ale też ciężko, jakby zrezygnować z tych rzeczy, które robisz, po to, żeby wszystkich Zaspokoić, uh -huh. no bo koniec końców to jest Twoje życie i musisz robić, jakby tak, żebyś na koniec był szczęśliwy. Tak, że w jednej chwili jesteś z kimś w bazie, a po kilkunastu godzinach czy po kilku dniach słyszysz, że po prostu ci ludzie zginęli. Czy na pewno raz byłem pod lawiną i to był jakiś taki trudny moment, bo nie masz za bardzo wpływu na to, co się dzieje. Jakby jesteś pogodzony z tym, że, że pasja może kosztować cię. Właśnie tą najwyższą cenę? Myślę, że to jest ważne, jakby możliwość w ogóle robienia tego, żeby się po prostu nie nudzić w życiu. To tak ja chyba działa. Partnerem tego podcastu jest Soul Flabs, czyli wysoko skoncentrowane ekstrakty z grzybów funkcjonalnych dla osób chcących poprawić zdrowie, zwiększyć efektywność mentalną oraz wspomóc wyniki sportowe. Więcej informacji znajdzie się na stronie www.soulflaps.eu i standardowo z hasłem Elite Mentality 12 jest tam najwyższa na rynku zniżka. A moim gościem dzisiaj ekstremalny skialpinista i himalaista dla środowiska, bym powiedział, skiturowców i, i freeride'owców jest no, ikoną światową i pierwszym człowiekiem w historii, który zjechał na nartach z najtrudniejszego szczytu na Ziemi. K2 oraz jako pierwszy z 8000 tysięcznika Broad Peak. Andrzej Bargiel. Cześć. Cześć, witam państwa. Dobrze wyglądasz w tej koszulce. Powiedz skąd ją masz w ogóle, jak ją dostałeś? No tutaj się zaangażowałeś. Ja gdzieś jestem z podróży, Wróciłem właśnie z Alp. Prosto tutaj do Warszawy, więc. Potrzebowałem pomocy no przy i, organizowaniu się. No i super w ogóle, że mogliśmy zarażować pierwsze spotkanie z twoim outfitem, ale też jesteś w Warszawie w ogóle od jakiegoś tam dłuższego czasu. W ogóle słyszałem, że uwielbiasz przyjeżdżać, że, że czujesz się tutaj tak mocno połączony z naturą. Czy, czy, nie, myślę, że bym nie przesadzał. Nie z tym. Lubię Warszawę również, po prostu zimą wolę być w górach i na nagdach. Ale mam tutaj mnóstwo znajomych, przyjaciół i, i, i lubię tutaj przyjeżdżać. Po prostu teraz po, po covid i w ogóle po tych ostatnich sytuacjach troszeczkę jestem tutaj mniej, troszeczkę czasem mhm. tęsknię, ale no, u nas pięknie jest, wiesz, są głupie, jest, jest przygoda, ale brakuje troszeczkę kulturę i jakichś takich po prostu wydarzeń, które, które tutaj mm. są i, i na pewno warto tutaj wpadać. Oczywiście trochę ironizowałem z tym, że uwielbiasz tą Warszawę, bo myślałem, że trochę musisz to zrobić za karę, bo, no bo jesteś też takim człowiekiem, który jest bardzo mocno połączony z naturą, lubisz taki mieć swój świat, ja też trochę cię tak odbieram, tak jak ci mówiłem tutaj, jak sobie rozmawialiśmy przy Patio, że no jesteś, no także te wywiady, rozmowy, jakieś sesje zdjęciowe, to wydaje mi się, że to nie jest do końca Twój świat, że jesteś w roli bardziej trochę takiego outsidera, samotnika, jak idziesz w góry, wyprawy, no to raczej lubisz być sama. Ten świat tutaj, powiedzmy, Warszawa, to jest chyba za dużo bodźców dla Ciebie. Czy na pewno odnajduję w górach spokój i to, to jest taka wartość duża, dla której to robię? Czy to prawda, nie angażuję się jakoś mocno po prostu w media? Ale czy to czy może nie jest tak, że nie lubię jakoś strasznie, ale mam po prostu ciekawsze rzeczy do zrobienia na co dzień. Tak mi się przynajmniej wydaje, jakby w których. Które mi dają więcej radości i to po prostu tak działa. Daleko mam tutaj do Warszawy. No tak. I, I pewnie to, ta bariera, jakby wpływa też na to w pewnym sensie. No na, na pewno cię ciężko złapać, bo jesteś tak, że no, nawet e, jak z Twoją menedżerką rozmawiałem, no to, no to jak się kontaktowaliśmy, no to a nie Andrzej jest z górach. A co pan Andrzej robi? Andrzej schodzi z gór i potem wraca do rodziny i potem znów jest u górach, więc to jakby także. Tak ci odbieram, że też cenisz swoje takie takie poletko, w którym czujesz się komfortowo, no ale z drugiej strony też musi istnieć pewnego rodzaju symbioza w Twoich działaniach, bo, bo y, robisz duże rzeczy, duże wyzwania sobie stawiasz w, jakby w całej y, swojej drodze ekstremalnie sportowej. No i też wiadomo, te czynniki wpływają na Twoją pewnego rodzaju nie wiem, czy tak powiem, markę, ale to po prostu też muszą być wszystkie kwestie pozapinane, żebyś po prostu mógł spędzić sobie dzień w taki sposób, gdzie wstajesz rano i idziesz sobie w góry i wszystkie rzeczy poboczne, wiesz, o czym mam na myśli, są po prostu załatwione. Nie? Tak to prawda. Na koniec końców, jakby niestety nie jestem na tyle zamożnym człowiekiem, żebym mógł finansować te wszystkie rzeczy, które, które robię. I to też jest jakby wyzwanie, żeby jakoś to tak poukładać, by móc jakby finansować te rzeczy, by też jakby nie dać się zwariować i nie wpaść w jakąś taką ścieżkę, po prostu, nie wiem, celebrytę w Polsce, bo to jest jakby trudne, że musisz, jeżeli chcesz mieć sukces, też jakby no. mieć wygodnie jakby w tym, co robisz, to, to niestety w Polsce musisz być wszędzie. I to jest troszeczkę trudne, bo ja raczej jestem takim po prostu człowiekiem, który ceni sobie święty spokój, właśnie i prywatność, i muszę w jakiejś tam skali po prostu również się angażować być, ale bardziej skupiam się na wyprawie na tym sportowym działaniu, jakby i póki co jakoś to działa, właśnie w oparciu o, o te rzeczy, jakby nie, nie mam je po prostu też na co dzień, właśnie w mediach, tak jak wspomniałeś, ale na pewno. Partnerzy, sponsorzy, jakby pewne osoby by chciały, <grym>, bym, bym pewnie się jeszcze bardziej angażował w to, ale no taki też jestem trudny. No tak, albo, jakby, że, albo żebyś robił relacje live ze swoich wypraw i, i miał większy kontakt z fanami, no to oczywiście jest też taka kwestia, że no to też jest e, takie do, dosyć angażujące, ale ja też cię w, w pewien sposób właśnie tak odbieram i myślę, że no, jak ty, ty masz taką samo sobie, mówisz, że masz taką powiedziałbym, duszę takiego introwertyka. I, I zresztą to się też przekłada na twoje wyprawy, bo, bo też wyprawy i, 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 i wierzchołki, które zdobyłeś, e, czy to Shisha Pangma, czy Manaslu, Jawash Sar, no to zrobiłeś to w, w pojedynkę, zrobiłeś sam. Czy czujesz, jakby czujesz, że dobrze ci się działa samemu w pojedynkę? Czy Lubię, nie mam z tym problemów, nie boję się. Jakby lubię to, jak mogę się skoncentrować na sobie wtedy jakby, i mam większą kontrolę nad tym. Jeżeli jesteś w zespole, to czasem to jest trudne, bo się martwisz że drugą osobę i to jest jakby naj, naj, najtrudniejsze. Szczególnie jeżeli po prostu, nie wiem, nie zabezpieczasz się do końca, nie nasekurujesz się tak po prostu bezpiecznie totalnie i musisz jakby improw improwizować. Ale lubię jakby również działać w teamie, w zespole. Na koniec, jakby mimo tego, że wchodzę sam, to mam ze sobą zespół, team, który, który jest ze mną, pomaga mi, jakby wkłada też wszystkie swoje kompetencje i najlepsze, co ma do tego, by to mogło się powiedzieć, by było bezpiecznie przede wszystkim, bo dla mnie to bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem. Góry generalnie są niebezpieczne, więc trzeba. Miecie na baczności, trzeba trzymać się procedur, trzeba mieć osoby, które mogą jakby cię wesprzeć, mogą ci po prostu czasem dać jakąś radę, jakąś informację, która jakby jest bardzo, bardzo cenna i bezpośrednio po prostu wpływa na to, na obraz tego, co się dzieje wokół ciebie. No tak, bo to też rzeczywiście trochę jest tak, że widzimy samego Andrzeja, który wchodzi na K2, czy na Manaslu, czy się Pangmy, ale to za tobą też stoi zespół, prawda, więc to się trochę może mylnie wydawać, że, i ja też teraz sobie jakby to zdałem sobie sprawę, że, że to jakby nie jest tak, że ty wybierasz się sam w Himalaje i i tutaj zdobywasz plecakiem, dwa tak? plecakiem, tak, plecakiem, i tutaj. Tego węgla, przez <laughs> pół świata. Dokładnie. Na no, pewno, wiesz, cenię sobie też. Jakby ja lubię ludzi, lubię jakby e, spędzać czas w górach jakby z przyjaciółmi. I to jest dla mnie ważne, że jeżeli jeżdżę na te wyprawy, to zawsze zabieram osoby, które znam, i z którymi dobrze się czuję, bo tak naprawdę to jest. Przywilej, że my możemy tam być, i jakby, że możemy spędzać jakby wspólnie też czas i, i mamy po prostu super przygodę. I, I to jest ważne, i też jakby takie podejście do tego jest kluczowe, by nie rozpatrywać tego w takiej po prostu takiej formie, że, że to jest sukces bądź porażka, w kontekście tego, czy coś tam zrobisz, hmm. jakby i osiągniesz ten, ten cel, czy nie. Bo tak naprawdę my tam jesteśmy, rozwijamy się, uczymy się. I, I mamy fajny czas po prostu, I, mhm. i to na pewno jest też duża, duża wartość. Ja też, jak kiedyś wychodziłem na, na skitury w, gdzieś tam w Kuźnicach, to nie ukrywam, że minąłeś mi tam dwa razy, ale z, zawsze pamiętam, że no, Twoja osoba jakby też wywiera pewnego rodzaju duże wrażenie. To jest trochę tak jak jesteś takim laikiem, powiedzmy w narciarstwie czy w, we wspinaniu się, jak wchodzi ratownik Dobr do schroniska. To jest takie wiesz, to jest takie wow, nie? Takie, że jakby to wygląda naprawdę, tak jak ty, powiedzmy, wchodziłeś, wychodziłeś gdzieś tam na szlak z Kuźnic i jakby byłeś ubrany, wiesz, ten kask Red w ten, st no jakby widać, że kozak wychodzi na szlak. No jakby to, jakby robisz takie wrażenie, ale to nawet jak robisz różne takie relacje u siebie w mediach społecznościowych, wrzucasz, no to jakby to też większość tych momentów jakby jest, jakby jesteś tam po prostu w pojedynkę. I, 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 I jakby, tak po prostu, jakby to mi się składa w jedną całość, Jasne. to jakby twój koncept, taki, w którym jesteś trochę takim introwertykiem, samotnikiem, to pod kątem tych wypraw to nie jest tak, że ciężko ci znaleźć też takie osoby na wyprawy, z którymi się dobrze czujesz, no bo ty masz, jesteś trochę uparty w tym, masz taki, masz także, jakby, masz swoją wizję i lubisz realizować swoją wizję, więc, więc, więc jakby, wiadomo, jeśli jest duży team jest dużo takich, wiesz, Różnych point of view na, na różną sytuację, mhm. no to musisz znaleźć sytuację, musisz się dostosować. A no, wydaje mi się, że z takimi, że kompromisami, ciężko, z tymi tak, kompromisami mnie, może nie. być różnie. Tak? Nie, nie, ja jestem jakby otwarty ten bardzo. Czy wiesz, no tak naprawdę to jest jakaś moja nagroda za, nie wiem, to, że, że po prostu trochę się muszę przy tym napracować gdzieś tam na koniec i. I to jest tak, jakby jakieś takie wczasy w górach, więc staram się je planować. Ale plan. masz sponsorów, no to masz oli nie tak. I, Masz śniadanie, posiłki, którzy, tak. generalnie masz. I szerpowie jego... robią wszystko, tak. prawda, dla siebie. Więc, no. tak nie, ale zawsze jakby korzystamy z tych społeczności, bo tak naprawdę to jest fajne, że możesz im dać pracę. Oni są takim supportem bezpieczeństwa, to jest fajne, tam nie ma służb ratunkowych, więc musisz sobie taką mini ekipę stworzyć, żeby po prostu. Później jak się coś dzieje nie, 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 nie zastanawiać się, co tu robić, tylko po prostu masz na to jakiś, jakiś plan, ale fizycznie myślę, że jestem tak naprawdę to o to chodzi, że to ma być jakiś fajny czas w górach. I, i jeżeli, nie wiem, mam gdzieś w swoim otoczeniu ludzie, z którymi się dobrze czuję, to to robię. Też ciężko jakby z racji na to, że ja mam jakiś rytm też swój, jakby jeśli chodzi o moje możliwości jakby fizyczne tam. Jeżeli to robię dużo wolniej, to to trochę po prostu zabija mi przyjemność z tego, a jeżeli to sobie robię po prostu własnym tempem, to mam po prostu jakieś takie flow z tego i, i, i dobrze się w tym czuję. Ale nie wykluczam, jakby byłem również na wyprawie z Kumplem, z którym po prostu fajnie mi się też działa i działało. Też tutaj w Tatrach często wychodzę wspólnie z kolegami i robimy jakieś różne rzeczy, trenujemy czy w Alpach, więc to tak nie wygląda. U mnie. Też nie, zawsze, nie widać niestety hmm. tej mojej działalności takiej pewnie regularnej, bo, bo te social media nie są takie intensywne. No nie widać, nie, nie, widać, nie widać się pojawia. Co mnie słychać po social media <laughs> niestety. Ale nie, nie, ale... nie robiłeś live'a ze swoimi odbiorcami, <laughs> co, co słychać i. Czy Swoje wiesz, no super, że, że, że są. i Jakby, że ktoś ceni to, co robię, bo tak naprawdę bez tego to, m, ciężko by było po prostu. W ogóle się tym zajmować, jakby na takim poziomie. To jest ważne, jakby mega to doceniam i to nie jest tak, że mam to w nosie. Po prostu jestem taki, taką osobą, która, no, nie wiem, po prostu stara się to robić. Po swojemu, tak. A powiedzieć, że lubisz ludzi, to lubisz, jak w takim razie ktoś do ciebie podejdzie gdzieś na szlaku i powie ci takie miłe słowo, Andrzej podziwiam cię, czy, czy raczej jest tak, że już to wchodzi w taką skrajną stronę, że nie wiem, jedziesz sobie naleśniki na leśniki na krupówkach i ktoś do ciebie podchodzi, chce zdjęcie i to jest trochę już takie bardziej upiedliwe. Czy na pewno to jest miłe. Czasem to jest trudne, jeżeli jesteś w jakiejś prywatnej sytuacji i czasem to jest zbyt intensywnie, ale to tak naprawdę zależy od ludzi. Są różni ludzie i czasem te, te, te jakieś próby spotkania są bym powiedział łagodnie nietaktowne, ale Aha. to się zdarza bo okay, po prostu, w różnych ale nie tak, jestem otwarty, jakby okay. lubię różnych ludzi, bo tak naprawdę Dzięki temu świat jest piękniejszy. No, oczywiście, a propos tych wakacji, jeszcze All Inclusive, które tam masz w Himalajach, to tak słyszałem, że w ogóle ty też nie za bardzo lubisz ciepła, więc nawet takie wyjazdy, powiedzmy takie do ciepłych krajów, gdzie wiesz, gdzie yy, raczej większość osób wakacje gdzieś wyjeżdża i szuka tego. Nawet są też osoby, które w ogóle nie tolerują zimy w Polsce i nie lubią zimna, dlatego na powiedzmy takie okresy, jak grudzień, marzec, wyjeżdżają w ogóle z Polski. No to raczej. U ciebie jest to raczej jest z drugą stroną <noise> chyba, że w ciepłych krajach raczej nie mógłbyś mieszkać. Czy na pewno, czy, czy lubię słońce, lubię jakby przygodę, jakby lubię momenty, kiedy jest zielono. Na pewno te upały nie są jakby stworzone dla mnie. Ewidentnie mam problem z wysiłkiem nawet przy dużych temperaturach. To moja wydajność po prostu bardzo spada. I to nawet zimą, jeżeli wyjdzie słońce i jest ciepło, to, to naprawdę Jakoś ten mój organic tego nie toleruje, nie wiem z czego się to bierze, nigdy sobie z tym nie poradziłem. Po wyprawie, po jakiejś takiej sytuacji, gdzie jestem długo w górach, wyjeżdżam teraz już z żoną na na wakacje zawsze jakieś takie krótkie, ale no tydzień to jest okay. no dobra, maksimum. No to, po prostu. no to w takim razie gdzie jedziecie na wakacje? Powiedz. Znaczy chodzi jedziemy? mi o kierunek, nie? nie? musisz mi mówić konkretnie hotelu, żeby dostać. Mhm. Znaczy, no czy wiesz, musi być plaża, musi być jakaś, jakaś okay. przygoda i, i trochę też natury. No, to nie są jakieś takie turbo komercyjne miejsca, ale no, szukamy po prostu jakiejś takiej lokalizacji, okay. gdzie możemy odpocząć, mhm. ale no na pewno warto to zrobić. Moja żona się ze mnie śmieje, bo, bo zawsze wiesz na początku wszystko jest spokojne, kłada się na pół godziny i zaczyna się <gadzać> <gadzać> od przyglądać się jakimś różnym rzeczom, po prostu, nie, nie jestem w stanie zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu. Szukasz, ale, ale szukasz też takich miejsc pod kątem jakichś gór, które tam możesz wypatrywać, czy raczej nie. Tak, nie po prostu zabiega z jakiś jakieś wezwań czegoś. Tak. Myślę, że jak córka dorośnie... Się myślę, że jak córka dorośnie, to będziesz miał chociaż takiego kompana, z którym będziesz mógł się bardziej. Zatapiać w różne takie challenge, ale też z Twoją taką upartością. Zastanawiam się, czy, czy, ten, czy ten taki e, bycie takim upartym w życiu i taki Twój opór, to jest właśnie taki element Twoim zdaniem, który zaprowadza cię w te miejsca, gdzie chcesz, w te miejsca, gdzie sobie, tak, jakby mówić, ja, tak jak mówiłem, ja ciebie też odbieram jakiego takiego jako takiego wizjonera życia, który sobie coś postanawia e, i, i jakby dochodzi tam. To jest jakby bardzo duża różnica między postanowieniem a dochodzeniem tam. Bo dużo osób sobie postanawia, czytaj nie wiem, nawet jakieś, nie wiem, cele noworoczne w styczniu, ale ile tam dochodzi do tego miejsca, w którym chce być, no to jest jakby nawet ułamek osób, które rzeczywiście to robią. Czy, czy to jest taka cecha w tobie, która, która pozwala ci się twoim zdaniem realizować, tak wiesz, w takiej pełnej mocy? Na pewno myślę, że dzieciństwo moje wpłynęło na to, że jestem taki uparty, mam zawsze. Z ojcem mieliśmy kosa i ojciec krytykował zawsze to, co robię i był trudny i, i jakby z założenia jakby wszystko robiłem e, wiesz, w kontrze I, i nauczyłem się tego, że to jest standard, <grym> więc jakby nie zniechęcisz mnie czegokolwiek <grym> <grym> po prostu, więc jakby jakoś się odpogniłem właśnie od opinii innych i to mi też bardzo pomogło, bo często jest tak, że w Polsce mamy jakąś taką przypadłość, że jakby, jeżeli ktoś chce coś robić innego, to raczej nie pchamy tych ludzi, nie, 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 nie kibicujemy, nie wierzymy, nie, nie na, po prostu napędzamy, tylko raczej tak podchodzimy do tego z dystansem, a ja się od tego zdystansowałem i przez to pewnie mi jest łatwiej jakby. Jeżeli co, czegoś chcę, to, to sam jakby muszę, jakby, jeżeli to czuję, to, to faktycznie to robię. I, Niezależnie, czy, czy komuś się to podoba, czy nie. A to ciekawe, myślałem że, yy, myślałem, że miałeś takie przy tych swoich działaniach i jakichś planach mieć takie duże wsparcie z rodziców albo może no, nie wiem, od drugiej strony, bo, bo rzeczywiście trochę nie... Chociaż kiedyś bym powiedział w latach 90. to wsparcie ze strony rodziców wyglądało trochę inaczej niż teraz. Tak, nie, tak? no mój ojciec generalnie zawsze mi powtarzał, jak, jak wracałem do domu, że, że, żebym się w końcu wziął do roboty. Po tak, tak. <laughs> Więc raczej nie rozumiał tych naszych. Pasję. Ja mam duże, duże rodzaństwa i, i każdy z nas robi różne rzeczy, więc no rodzice tak naprawdę skromnie um, żyli zawsze i my z nimi tak naprawdę na wsi. I, I to wszystko kręciło się właśnie wokół przyrody, wokół gospodarstwa i. Tam był jakiś taki rytm, jakby kult pracy Aha. I nagle, jeżeli robiłeś coś zupełnie takiego odmiennego, to no, ciężko mi było po prostu to zrozumieć. A to wydawało więc... się mi się trochę takie bezużyteczne, że tak jakby potrafię sobie wyobrazić. Ja też miałem <laughs> takie różne takie przytyki ze strony, no jakby lepiej byś tam śmieci wyniósł, czy, czy skosił trawnik, coś takiego wiesz, co, co jest poz, y, gdzieś tam takiego pożytecznego, niż, niż wiesz, poszedł na trening, czy, czy, czy się zmęczył, z, zmęczył w taki ucelowany sposób. Nie? Tak, to prawda. Ja pamiętam, Pamiętam, że jak zacząłem trenować i mieszkałem na wsi, to ludzie patrzyli na mnie jak na szaleńca. Szczególnie w momencie, kiedy nocą biegałem, uh -huh. to twierdzili, że to był jakiś złodziej, bo <grym grym grym> bo nocą biegać. W sensie takie czasy były, że ludzie nie rozumieli tego, że sport to jest jakby coś fajnego i to jest zdrowie. A ludzie na emeryturach jakby nie mogli się doczekać tego, żeby po prostu móc nie chodzić do pracy, odpoczywać i, i, i nie wiem siedzieć przed telewizorem. Niestety. Pewnie, wiesz, nie było takich możliwości. Ludzie po prostu, to z biedy się wszystko bierze. Ludzie mhm. pewnie ciężko pracowali całe życie i, i tak się to utrwaliło. Na szczęście te czasy się zmieniają i teraz w momencie, kiedy jadę na wieś, widzę po prostu ludzi, którzy po prostu jeżdżą na rowerach, biegają, chodzą z kijkami, to... Już staje się normą, więc I to, to się jest to fajne. Tak, wtedy zupełnie nie było nikogo, okay. kto by po prostu cokolwiek robił. Tak. To nieźle. A to też rola ojca w ogóle też się zmienia w życiu. To znaczy, też powiedzmy w tych latach, no, bardziej 80-90, no to rola ojca też była trochę inna. Rodzice też mniej czasu w ogóle spędzali ze swoimi dziećmi, tak bardziej było na zasadzie, że dzieci nie mają takiego głosu, nie, mają, nie miały też takiego wsparcia, ten ojciec był trochę tak bardziej na obrazku, jako taki autorytet rodziny. Teraz trochę to się zmienia, jakby też mężczyźni są bardziej zaangażowani w rodzicielstwo, wychowywanie dzieci, no jakby zmienia też się ten koncept, prawda? Myślę, że świadomość się też zmienia jakby tych, no w ogóle społeczeństwa, tego jak wychowywać mhm. dzieci pewnie. Myślę, że to też brało się z braku możliwości, jakby wszyscy pracowali po prostu. No Pojawił tak. się kapitalizm wszyscy <głos》> zaczęli po prostu pracować ciężko i tak naprawdę nie było przestrzeni tyle na jakąś rekreację, na robienie rzeczy dla siebie. A teraz się to pojawiło I, i fajnie, że tych możliwości jest coraz więcej, można jakby fajnie również z dzieciakami spędzać czas. No tak i to też sobie tak teraz skojarzyłem pod kątem jakichś kar wychowawczych, nie? to jakby kiedyś jakby konsekwencja, znaczy kara, Ty kiedyś była kara, teraz to się ładnie nazywa konsekwencja, no to była jedna, nie, to, to jakby Czy? to nie było, to no nie tak. była empatyczna rozmowa, tylko ojciec, empatyczną rozmowę w inny sposób, więc to. Ale też było, wiesz, przede wszystkim taka różnica, że jeżeli byłeś niegrzeczny, to musieś zostać w domu. Okay. <laughs> to była największa kara, teraz niekoniecznie. To no tak. ciężko dzieciaki wygwać po prostu spokoju, jakby do no, tych wszystkich. Elektronicznych wynalazków. No to, to teraz jest drugą strona, ale ty już miałeś tam wtedy, już wkręcony taki film, właśnie ta, nawet to, co mówisz z tym bieganiem na wsi, że no na, na ciebie ludzie się patrzyli trochę dziwnie, bo ty miałeś też taki okres, chyba to było później, że swojego czasu wbiegałeś na morskie oko dzień w dzień. Tam, tam jest około 30 kilometrów. No to też miałeś taki upór w sobie, że no, każdy, kto szedł na Morskie Oko, to wie, że dla niektórych to jest całodzienna wyprawa. No, a, a jakby, no też musiałeś być mocno jakby, jakby wkręcony w to, po to, jak myślę, że też to dało ci też takie podwaliny potem, żeby zrobić Elbrus Race. Chyba, mhm. no tam byłeś rekordzistą swojego czasu bardzo długo, mhm. ale to też takim pod kątem, takim aspektem fizycznym dużo ci, e, dużo ci ten upór e, trochę zawdzięcza. Tak, no na pewno to, to była taka czysta radość tego. Ja w to wierzyłem, jakby. I to był jakiś taki sens życia dla mnie, ten trening. Jakby też przez wiele lat startowałem w zawodach i to był jakby taki fokus, który, który gdzieś tam motywował mnie do działania. Warunki były trudne, trzeba było pracować jakby i szukać tej przestrzeni dla sportu, by móc też finansować ten sport. Ja wtedy nie było tak łatwo, nie było. Możliwości, by, by, by no, no szukać jakby partnerów do takiego działania. Ale no, mega dobrze wspominam ten czas, bo to było takie naturalne, czyste, jakby po prostu chciałem tego widzieć, tego robiłem i odnajdywałem w tym jakiś, jakąś radość taką naturalną, i, i tak naprawdę nic innego się nie liczyło. I to, to jest fajne, że teraz to. Te wszystkie aktywności, działania są skażone takimi różnymi rzeczami. Po prostu tutaj, rzeczy nowe, tu coś tam, wszystko mm -hmm. jakby musi tak. piękne być. Dawniej były ciekawe, mm -hmm. <laughs> po prostu trampki, jakieś dresy potargane i w zasadzie nie no zwracałeś tak. na to uwagi i w ogóle cię to nie interesowało po prostu. I, i, I skupiałeś się po prostu naturalnie na tym, co robisz bodźce takie naturalne, gdzie wyostrzone po prostu, nie wiem, zapach przygody, po prostu różne pory roku, to było naprawdę fajne i takie wpadanie w takie flow i połączenie z tą przygodą było wyjątkowe. I to tak wspominam ten, ten okres młodości właśnie. W trakcie tych swoich e, treningów. A teraz jak bierzesz kogoś na idzie z kimś na skitury, rozmawiasz z nim przez 15 minut, to czasami mi się wydaje, że 13 minut z tej rozmowy to jest rozmowa o sprzęcie, i tutaj ktoś ma taką kurtkę, membranę, długo retekst, i to jest rzeczywiście, no, w pewnych momentach się no ta perspektywa trochę się przeszetarła, e, jeśli chodzi o gdzieś tam priorytety. Co w rzeczywistości w tym wyjściu w góry jest ważne, bo. Bo ty z jednej strony masz taką duszę, że góry slow life, te wiesz, takie promienie słońca, wiatry, i jakby to samo uczucie w górach, które ci towarzyszy, które jest dla ciebie takie, no tak, tak bym powiedział, takim uczuciem, w którym czujesz takie połączenie z naturą, ale z drugiej strony też masz taki pierwiastek w sobie, który chce być najlepszy. Bo też miałeś tak, że jak startowałeś w Mistrzostwach Świata e, w naresciarstwie, to sam też pewnego czasu powiedziałeś, że jakby nie interesowało cię to, by robić to przy okazji, tylko by być najlepszym po prostu. Nie? Coś no tak, z... no tak, tak taki jest sens jakby rywalizacji takiego nie? po prostu współzawodnictwa. Oczywiście, jakby chciałem to robić jak najlepiej. Nigdy nie lubiłem półśrodków. W sensie, nie chciałem być na poziomie, nie wiem, tutaj Mistrzostwa Polski to robić, bo nie widziałem w tym sensie mm -hmm. zupełnie. I Czyli mistrzostwo Polski jakby. to też nie był dla ciebie jakiś benchmark. W sensie, bardziej. na początku jako droga, oczywiście, okay. bo musisz jakby robić jakieś kroki, by, by przybliżyć się i iść do przodu, ale, ale tak naprawdę później, no ciężko było to finansować, ciężko było w momencie, kiedy. W 2006 roku zeszła Lewina podczas Mistrzostw Świata i to odsunęło perspektywę przyjęcia tego sportu do grona po prostu dyscyplin olimpijskich i przyszedł kryzys gospodarczy w 2008 roku i wtedy zupełnie jakby takie finansowanie zewnętrzne umarło, no i to na pewno był to jakiś taki trudny moment, kiedy no przestałem jakby Wierzyć nagle, że to się może udać, jakby to jest na pewno trudne, kiedy masz, jesteś taki zawiedziony tym wszystkim, bo dopóki wierzysz, to tak naprawdę możesz wiele. Okay. A co się zmieniło od tego czasu? Mówię, Andrzej Bargiel, teraz, czy w kontekście tego, ee... że, że muszę być najlepszy, myślę, że te głowę teraz, jakby to, to jest jakiś czas dla mnie i taka przestrzeń, gdzie sam jakby realizuję swoją jakby przygodę i, i bardziej walczę ze swoimi ograniczeniami. Przesuwam te swoje granice i nie rywalizuję z nikim. A to, że czasem robię coś jako pierwszy, to bardziej w formie tego, że to jest ciekawe, jakby jako proces. Bo jeżeli ktoś czegoś nie robił, to musisz wymyślić, jak mm -hmm. to zrobić, po prostu i Jasne. stworzyć te wszystkie elementy, które mogą cię do tego przybliżyć i, i bardziej tak to traktuję. To jest mm -hmm. takie bardziej moje, o tak. Nie, nie, nie czuję, jakby, że muszę z kimś coś, jakby, że nie wiem, chcę się zapisać w historii, że to, to nie jest jakby priorytet, to jest jakby. Jakaś taka prywatna, wewnętrzna przygoda. Bo teraz nie musisz z nikim rywalizować, bo masz takie przeświadczenie też już w sobie. To jest też e, ciekawe, z jakiego punktu teraz możesz wychodzić, bo masz przeświadczenie, no, że mówiąc nieskromnie, jesteś najlepszy w tym, co robisz. No, nie ma ludzi, którzy bym powiedział, w takim ski-alpinizmie osiągnęli więcej i... i i, i, I jakby no nie musisz z nikim rywalizować, więc tutaj możesz skupić się na nowych wyzwaniach, wyzwaniach, które będą po prostu sprawiały ci przyjemność, ale w związku z tym, że nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale trochę masz przestawiony jakiś tryb w, w takie ekstremum, że też nie szukasz wyzwań, powiedzmy, no, w, nie wiem. Wejść sobie na jakiś, no nie wiem, czy pięciotysięcznik z jego zjechać, tylko szukasz takich wyzwań, że all -in, nie? Albo, albo bierzesz to, co jest najbardziej takie, bym powiedział, ryzykowne, niebezpieczne, hardkorowe, albo, albo zostajesz w domu. Chociaż... Czy nie, myślę, że nie. <laughs> to jakby też pewnie wiesz, no, takie, takie postrzeganie tego bierze się z tego, że właśnie nie jestem za dużo jakby w tych social mediach, pewnie ciężko zobaczyć to, co robię na co dzień mhm. jakby i, i gdzie jakby robię normalne rzeczy też i po prostu lubię być w górach i to jest jakby taka wartość nadrzędna. Czy na pewno, jeśli chodzi o te cele, to muszę mieć jakąś zajawę na to i coś musi mnie po prostu zainspirować do czegoś, żeby, żeby gdzieś się pojawić mhm. i to nie jest tak, że nie wiem, jest jakaś lista, i robię te rzeczy, które są na liście, tylko po prostu naturalnie się troszeczkę dzieje. I, i lubię też eksplorować, docierać w nowe miejsca i to jakby jest duża wartość. To jest fajne, że możemy jakby poznawać troszeczkę świat przy okazji tego, no, realizacji też sportowych celów, bo, bo to jest duża wartość tych gór, jest mnóstwo na całym świecie, więc to tak działa, że to musi być dla mnie jakby interesujące, a nie koniecznie jakby coś, co wiesz... Jest najtrudniejszej i najbardziej ryzykowne. No ja tak, znikam tego okay. ryzyka i staram się do tego jakoś racjonalnie podchodzić, bo tak naprawdę to jest pasja na koniec, jakby to nie jest najważniejsze w naszym życiu. Można to robić jakby wiele lat, ale trzeba mieć dystans do tego i potrafić jakby się zatrzymać. Jest zbyt trudno, zbyt niebezpiecznie, po prostu wracać do domu, trzeba. Okej, okay, ale ja też cały czas przystaję trochę przy tym, co powiedziałem, bo jednak. Ty prezentujesz taką Andrzej skrajną postawę, w której nie wybierasz sobie normalnych celów, tylko też miałeś w 2022 drugą próbę wejścia na Mount Everest i zjechania z niego. 2021 to była, to była pierwsza próba. 19, 19 w 2019 była pierwsza, 22 2022 była druga. No więc zjechanie na nartach z najwyższego szczytu na świecie. No to, wiesz, to jakby twoje pole, w którym ty dostosowujesz swoje cele pod swoją zajawkę i pasję gór, no to są, wiesz, to jest skrajna postawa, no naprawdę. Czy skrajna? No ja, ja czuję, że jestem na to gotowy po prostu. A... Znam to miejsce. Fajne jest to, że nawet na EWEście możesz jakby znaleźć spokój i jedziesz tam jesienią i nie ma zupełnie wypraw, więc jest pusto, jest cisza i jakby naprawdę masz mnóstwo przestrzeni do działania i to jest super. jakby To, to jest kawał góry też, kawał przygody, więc a, a, no fajnie móc jakby w ogóle wiesz, tak, być w takim miejscu, właśnie w takich momentach, kiedy jest spokojnie i móc tam po prostu działać. jakby ta skala jest olbrzymia, to po prostu żyje, ten lodowiec cały czas się przemieszcza, po prostu pęka, wydaje dźwięki, sypią się te różne seraki w koło, więc tak naprawdę no, jest to kawał, kawał przygody. Ja po prostu, tak jak mówiłem, czuję, że jakby na, na tyle to moje doświadczenie jest rozwinięte, że, że to nie jest szaleństwo po prostu, że dobrze, rzucam się na coś najtrudniejszego i, i jakby Niech się dzieje, co, co, co przeniesie po prostu wiesz. Tym bardziej, los. że zjechałeś z najtrudniejszej góry. Na K2 jest trudniejsze pod kątem y, umiejętności niż Mount Everest. Chociaż to jest pod kątem wspinaczki, ale pod kątem narciarstw rozumiem, że też jest. E, K2 jest trudniejsze do, do, do zjazdu. Czy na pewno tam to było skomplikowane, bo. Trzeba było uciec w ogóle od tych wszystkich dróg, mhm. takich klasycznych, po których wspinają się wspinacze Trzeba było poznać jakby całą ścianę. No i fajne jest to, że na koniec powstała linia, która jest autorska, jakby nikt tamtędy się nie przemieszczał po prostu nigdy. I, i to jest fajne, że na, ciągle na takim szczycie można takie rzeczy po prostu robić. Najwyraźniej no jest wysoko i to jest jakby podstawowa trudność, bo to jest prawie 9000 tysięcy metrów. No chociaż 8611 to jest K2, więc w sumie no to 300 metrów przy takiej skali to chyba nie jest. Myślę, to... że to może być różnica, szczególnie jeżeli wspinasz się w pojedynkę, bo jesienią tam zupełnie nikogo nie ma. To jak idziesz po schodach, na przykład po klatce mhm. schodowej, a tak jest na wiosnę na Ewerestie, masz po prostu poręcze i takie okay. stopnie równiutkie. A to jak idziesz, nie wiem, popas w śniegu, w jakimś po prostu, wiesz, stromym zboczu to jest różnica, jeśli okay. chodzi o wysiłek, bardzo duża. I, I tak naprawdę musisz być na to gotowy. Jak jest bardzo wysoko, to, to naprawdę to daje w kość. Jakby. Nawet tutaj pójdziesz, nie wiem, wybierzesz się na Babią Górę, na Kasprowę, w momencie, kiedy jest sporo śniegu i musisz torować, to jednak można się zmęczyć po prostu. Okay, a to jest też twój jeden warunek, właśnie żeby nie było tych ludzi, tak jak masz yy... Tak, jak masz nie jesienią, gdzie tych wspinaczy zjeżdża z całego świata, gdzie masz to w sumie jedno okienko pogodowe, w sumie kilka okienek pogodowych, kilka dni, w których rzeczywiście możesz zaatakować ten szczyt. To ja rozumiem, że takie momenty, kiedy ta droga jest udorowana i w pewnym stopniu to jest łatwiejsze, to jakby w takim czasie to jest dla ciebie warunek, żeby tego nie robić. Czy na pewno na wiosnę jest łatwiej wejść, ale myślę, że. Mogą być trudne wagonki do zjazdu, po prostu jest ciepło tam. Okay. Mimo tego, że nie wiem, ta przełęcz południowa ma tam 8000 metrów, ponad nawet, to tam jest po prostu ciepło. I, I przez tą temperaturę, po prostu w tych miejscach, gdzie jest dużo skał, wytapia śnieg, pojawia się lód taki niebieski, i to nagciarstwo po prostu byłoby trudno i ciężko by było w ciągu zjechać z tej głowy, mm -hmm. właśnie do, do samej bazy. A, a będziesz próbował? Czy nie wiem, zobaczę, nie To są czas. takie plany, o których nie możemy jeszcze mówić. Nie możemy ja za dużo nie. nigdy nie rozmawiam o, o, o planach, o, o okay. tych swoich wyzwaniach Dopiero W momencie, kiedy to się dzieje i jestem pewien, że, 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 że to okay. się uda, to zazwyczaj okay. kilka dni bądź dzień przed wyjazdem, to komunikuję. Okay. Przynajmniej rodzice. No. Czasem tak też było. No. Staram się ich, szczególnie teraz już troszeczkę się przyzwyczaili, ale na początku to nie chciałem ich na zapas, po prostu stresować, bo mamy Oczywiście mocno zawsze to przeżywała. No właśnie, a zastanawiam się, jak to jest właśnie w perspektywie posiadania rodziny. Znaczy, najpierw, bo ty jesteś powiedziałeś z takiej dużej rodziny i, i gdzie było was jednaścioro, w sumie, prawda? Mm -hmm. Tak zgadza się. Jak to jest w ogóle wychowywać się w takiej dużej rodzinie? Mówię o samym okresie, właśnie, w którym w ogóle byłeś dużo mniejszy niż teraz, bo ja też patrzę ze swojej perspektywy, mam czwórkę dzieci, jakby widzę, jak mnie to bardzo w dużym stopniu angażuje, jak wiele atencji potrzebuje dać każdemu dziecku i finalnie żadne z nich nie jest na tyle zaspokojone tą atencją, w jakim chciałoby być. No i tak sobie robię skalę razy prawie trzy, no bo tutaj 11 osób, no to jest to niesamowite. No na pewno to było ciekawe, ale też czasy były inne i, i ten model zupełnie inaczej działał. My po prostu sami się wychowywaliśmy nawzajem już, w pewnym sensie ta różnica wieku była na tyle duża, byliśmy puszczeni po prostu gdzieś na podwórko i nikt tam nie wysyłał nas i nie woził na zajęcia, bo po prostu sami chodziliśmy do szkoły, do przedszkola. Mimo tego, że nie wiem, było trzy kilometry, to już nie wiem, były jakieś pomysły, że na przykład zimą się chodziło pożeta, na przykład, która wzdłuż tego, tak. <laughs> no szkoły, nie wiem. Wyciągało się sanki gdzieś na jakiś szczyt czy, czy, czy narty, i zjeżdżało się na drugą stronę, właśnie dolina. dolinę. Było więcej po prostu takiej wolności i, i to było fajne też, jakby, no bo uczyliśmy się po prostu samodzielności od, od najmłodszych lat i, i uczyliśmy się też, jakby sami sobie, jakby organizować swój wolny czas i, i nie nudziliśmy się na pewno. To no mega, mega dobrze wspominam. Czyli tata nie, nie woził się codziennie na zajęcia z narciarstwa z instruktorem? Nie, nie, zupełnie nie było takiej możliwości. U nas to było nawet w, jakby w drugą stronę, że te aktywności były niebezpieczne dla rodziców, bo zakładali, że może się coś stać i może być awantura później. A że jest dużo dzieci, to zawsze to prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, było spore. Pamiętam, że kurczę, u nas, mimo tego, że to nie było tak dawno temu, to... Były takie czasy, że nie było w ogóle telefonu, bo jakiś był problem, że nie dało się Aha. podłączyć tego telefonu, nie było komórek i jak się coś stało, to trzeba było lecieć do sąsiada. My nie mieliśmy w domu samochodu, więc trzeba było raz lecieć do sąsiada, zadzwonić po prostu albo na pogotowie, albo jeżeli to nie było konieczne, to trzeba było prosić sąsiada, żeby pojechał z do szpitala. Bądź tak, jakieś, takie były po prostu sytuacje, więc to było ciekawe zawsze. I, i raczej rodzice nie wspierali tych naszych aktywności, raczej była jakaś praca, pomoc w domu, i najlepiej, żebyśmy gdzieś nie oddalali się za daleko od domu. No ale oczywiście każdego był wszystko po swojemu. No tak, myślę, że prawie w każdym z Was wykiełkowała taka miłość do gór, bo też twój brat, też jest znanym ratownikiem topru i też przewodnikiem i jakby dużo działa w tych tematach Jędrek, bardziej w takie wideo różne tematy, ale też gdzieś tam górsko. Magdy, tak, magdy, Bartek, tak, Bartek. Bartek, przepraszam, Bartek. A powiedz, no to, a jak twoja mama reaguje w takim razie, jeśli ona, jeśli ty jej mówisz, że no, mamo, wiesz co, będę tam zjeżdżał z na nartach, no, więc to podejrzewam, że raczej ona nie śpi tygodniami w ogóle, słysząc taką Informacje, to jest. Czy znaczy, wiesz, to na pewno jest trudne, szczególnie jeżeli robisz takie rzeczy, które działają na wyobraźnię, po prostu wiesz, jest mnóstwo treści, które, które gdzieś tam tworzą nasze wyobrażenie na pewne tematy. A... Czy okadba, to nikomu za bardzo nie mówiłem, <śmiech> <śmiech> bardzo ale, mało no nie, ale mama osób nie wiedziała, że, że się tam wybieram. Tylko dowiedziałeś się z mediów, rozumiem. Tak naprawdę, nie, nie, no powiedziałem jej, ale tuż przed wyjazdem jakby. To tak działa troszeczkę. czy jak już miałeś atak szczytowy, już byłeś w bazie, to po prostu... Nie, 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 nie. nie przed przecież. wyjazdem zawsze idę i znać. To nie jest tak, że po prostu się nie odzywam tak. i znikam. A na pewno to jest, wiesz, trudne dla niej. Zawsze jest msza na wsi po prostu w kościele. Na bezpieczeństwo, powodzenie, wyprawy zamówiona więc generalnie, wiesz... Dostawia no się jakoś sobie po swojemu z tym, z tym radzić, no, ale no, na pewno nie jest to łatwe. Ale też ciężko jakby zrezygnować z tych rzeczy, które robisz po to, żeby wszystkich zaspokoić. Mm -hmm. No bo koniec końców to jest Twoje życie i musisz robić jakby tak, żebyś na koniec był szczęśliwy. Tak? Ale masz też wsparcie z jej strony, czy raczej takie duże zamartwienie i raczej odwodzenie cię od tego, czy jakby ona też się pogodziła z tym, że Ty już po prostu masz taki pierwiastek szaleństwa w sobie, że po prostu jest pogodzona z tym. Czy szaleństwa? Ja raczej jestem rozsądny, jakby i, i myślę, no że pewno, tak. tak jestem czytany, w sensie robię dziwne rzeczy, ale jakby zawsze jakby do tego co robiłem podchodziłem poważnie i nigdy jakby nie robiłem jakichś, nie rzucałem się na jakieś szalone rzeczy, po prostu bez kontroli i, i na taką jazdę bez trzymanki. I myślę, że to jakby troszeczkę pomogło, bo, ja, bo oczywiście sport jest są jakieś różne inne rzeczy, które jakby gdzieś tam jestem, angażuję się i jakby i zawsze staram się po prostu być pomocny. I jeżeli nie wiem, co się dzieje, to po prostu zawsze można na mnie liczyć i, i to tak działa troszeczkę, więc myślę, że troszeczkę się przyzwyczaiła, że to jest jakby coś mojego, co, co jakby robię w czymś jestem i, i jakby troszeczkę to jest. Ze mną już na zawsze połączono, niezależnie od skali. Bo po prostu lubię głowy okay. i ciężko jakby z nich zupełnie zrezygnować. Uh -huh. Rzeczywiście ta intensywność i pewnie trudność tych wyzwań będzie się zmieniała z czasem, ale, ale fajnie jakby móc z nich być i dobrze się po prostu tam czuję. Mm -hmm. Dokładnie myślę że, myślę, że taka walka z tobą, z twoją taką mocą, którą masz w kierunku tego, żeby robić takie rzeczy ekstremalne. Wydawało mi się, że nie byłoby to, nie miałoby to wiem, po prostu większego sensu, bo mogłoby cię to w pewien sposób tylko być dla ciebie takim obciążeniem, z którym po prostu byś szedł, a, a i tak byś to robił i tak, bo to jest twój potencjał, do którego ty jesteś w pewien sposób czujesz, że to jest twój kierunek. A ty też celujesz w taką samą jako rodzinę wieloletnią, bo tobie też się urodziła córka niedawno, prawda? Mhm. Ty też celujesz w taką rodzinę bardziej wielodzietną, czy bardziej zachowujesz za, za taki styl? Czy bardziej nie wiem, na... w sensie zobaczymy. Na razie się przeglądamy, uczymy się, bo tak naprawdę to nie jest łatwe. Jest to wydarzenie jakieś i trzeba się po prostu nauczyć e, rytmu takiego małego człowieka mm -mm. i go zrozumieć. Zobaczymy, jakby. Ale ma półroczku, prawda? Półroczkę, więc. Nie, nie mniej. Trzy miesiące. A 3 ponad, miesiące, więc... okej. Okay. No dobra, a to, to w takim razie zmieniając trochę perspektywę, bo rozumiem, jakby twoja córka dorośnie, powiedzmy, za 25 lat i 3 miesiące. Jak dorośnie i przyjdzie do ciebie to wiesz co? Ja też bym chciała, tak jak ty, zjechać z kadwa na nartach. Co byś jej powiedział? Czy znaczy nie wiem, co bym powiedział, tak naprawdę? trudne to jest do przewidzenia. Na pewno, jeżeli nie wiem. Coś wymyśli sobie takiego dziwnego, to, to jeżeli będzie po prostu odpowiednio się do tego przygotowywała, to nie wiem, no będę starał się pomagać pewnie w różnych rzeczach i zobaczymy, jak to będzie. <laughs> pewnie to nie będzie łatwe też, ale, no tak. ale myślę, że nie ma co wybiegać po prostu tak. Daleko w przód i, i się zamartwiać na, 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 na zapas, że tak powiem. No tak, to też jak, jakkolwiek byśmy nie chcieli projektować <noise> na naszych dzieciach e, takiej wolności, ich wyboru w życiu, to i tak one po prostu nas obserwują, widzą, co robimy. Więc to, że po prostu będziemy im mówić coś innego, a one będą widziały tata, jak sobie wchodzi na K2 czy na Monteveres, no to, to po prostu ona chłonie całym sobą. No, To bardziej rodzice są w takiej szczególnej roli, że po prostu są dla dzieci no, szczególnym autorytetem, taką wiesz, no, taką wizją, które one chcą w pewien sposób powielać. Więc nawet jak ty powiedz, wiesz co, no możesz robić wszystko, ale k raczej nie będziesz mogła iść, no to ona raczej, jak obejrzy sobie nie śnieżną i panterę to. i Twoje inne, wiesz, yy, Twoje inne gdzieś tam wyprawy, filmiki z Red Bull'a, jak zjeżdżałeś z k no to myślę, że mogłoby się odezwać taki trochę pierwiastek Wandy Rudkiewicz. Czy zobaczymy? Zazwyczaj no, dzieciaki rzadko robią to, co godzice. No, może to być pewnie zupełnie co innego, więc. Myślę, że, że, że zobaczymy. No chociaż kobiety też a, atawistycznie są mniej takie, jakby powiedziałbym, skłonne do ryzyka, bardziej jakby w takie ognisko domowe poczucie bezpieczeństwa, więc. Może w większej skali, tak, ale różne są kobiety i tak naprawdę no, tak. te czasy się zupełnie zmieniły i dziewczyny też robią No wszystko w zasadzie. To, co tak jest. No chociaż bardziej musiałbyś poczekać pod tym kątem na syna, chociaż no, jakby miała taki właśnie pierwiastek. Typu... nie mam takich ambicji, żeby faktycznie ktoś, nie wiem, moje dziecko robiło to, co ja, jakby zakładał, że to jest super, jakby najważniejsze i mhm. najwłaściwsze i że to będzie mi dawało jakąś po prostu super satysfakcję, Nie mhm. robi po prostu to, co. Co, co, co sprawia jej jak najwięcej po prostu mhm. przyjemności i satysfakcji, tak naprawdę trzeba gdzieś tam odnaleźć swoje jakieś pasje, bo bez tych pasji ciężej się żyje później, bo, bo nie zawsze możemy robić w 100% tą swoją pasję, mhm. a warto nawet, jeżeli tak jest, po prostu mieć ją, by w tych wolnych chwilach po prostu okay. fajnie spędzać czas. Jasna. W, w, w książce Wojtka Kurtyki przytoczył taką, tak, taką fajną anegdotę, jak był z Francuzami, na jakiejś przełęczy. I Kurtyka tam zadał im pytanie, czy zdają sobie sprawę, że dzisiejszej nocy mogą umrzeć, że mogą po prostu wyjść, nie wrócić? Czy miałeś taki moment, że zetknąłeś się kiedyś z takim realnym zagrożeniem śmierci? Czy na pewno raz byłem pod lawiną i to był jakiś taki trudny moment, bo nie masz za bardzo wpływu na to, co się dzieje. E, jakby nie, wiesz, śmigłowiec ją wywołał. Więc tak Mówisz o tym 2006 było... w 2006, tak, w po tak, na pochodze świata. Tak, i to, to, było, to było trudne, bo wiesz, no w zasadzie <laughs> to się dzieje jakby i, i to na pewno jest jakiś taki moment, kiedy jakby no, jesteś pod śniegiem i po prostu odpływasz świadomie. ale Później nigdy nie, nie dopuszczałem do takich momentów, żeby po prostu coś takiego się działo, jakby zawsze mam do tego dystans duży i, i jak czuję, że jest jakieś ryzyko, to raczej się wycofuję. W sensie, jeżeli czuję, że, że, że coś może się wydarzyć, a często w górach tak jest, że po prostu te wagunki są trudne, zbyt niebezpieczne i, i myślę, że, że jakby cały czas trzeba o tym myśleć, pamiętać i. E, nie do, nadużywać tego po prostu czasem, że nie wiem, mamy szczęście i nam pewne rzeczy wychodzą i, i nie możemy też jakby stawiać takiej roli super ekspertów, że się na wszystkim znamy okay. i możemy jakby więcej niż normalni ludzie. A, bo, bo tak naprawdę to jest bardzo ważne, żeby nie popadać w taką świadomość, że jesteśmy super i generalnie mm -hmm. możemy po prostu robić. Więcej. Czy oczywiście mm -hmm. może jesteś bardziej precyzyjny, jakby możesz jakby się w trudniejszym taganie, ale jeżeli jest niebezpiecznie, to jest niebezpiecznie okay. dla wszystkich i, i trzeba po prostu wtedy w takich momentach siedzieć. Domu. No pokora jest taką ważną cnotą, prawda, w górach, yy, którą, którą trzeba zachować pomimo różnych osiągnięć i, i takim, takiego poczucia, że jesteśmy w czymś naprawdę dobrzy, prawda? Ale to, bo tam byłeś za zasypany w tej wartesinie, yy, tam z 19 narciarzami chyba, i tam jest. Yy, yy, I to przez helikoptery była spowodowana ta lawina. Tak, śmigłowiec po prostu filmował i wyhamował w powietrzu, takim naporem powietrza się zatrzymał i uruchomił po prostu nowy okay. śnieżny. I, ten... I tam byłeś, rozumiem, cały pod lawinie? Ty byłeś tak... Żył. Tak, tak, tak. Wystawał tak. mi gdzieś tył chyba narty po prostu, okay. która się nie wypiła, To był taki mokry śnieg nieprzyjemny i to jest niefajne generalnie, bo to jest jak beton, to nie... okay. takie wyobrażenie zawsze było, że spoko, że tam sobie wykopiesz no jak właśnie, tak, tak, to się coś po wydaje, prostu. Tak. I będziesz czekał i coś próbował łapać, jakieś... Wiesz, powietrze tak naprawdę, jeżeli jest taki okres śnieg, to po prostu w momencie, kiedy ta lawina się zatrzymuje, ten napór śniegu jeszcze ugniata, to, to po prostu się robi taki beton, że nie ruszysz nawet małym okay. palcem. I, I to na pewno nie jest nic przyjemnego. A jakie to jest uczucie będąc tam w środku? Bo to statystycznie... Też Za, za jakichś kursów lawinowych też mi się y, przypomina, że statystycznie chyba masz 8 minut, mniej więcej, masz powietrze na 8 minut. I to raczej jest tak, że no, w polskich warunkach, nie wiem jak tam, y, jeśli chodzi o ABC, o zestaw lawinowy, ale w Polsce raczej no, wciąż, y, wydaje mi się, że większość osób chyba nie nosi y, ABC ze sobą, więc to prawdopodobieństwo w ogóle, że ktoś ci odkopie, y, jest, jest bardzo znikome. To nie to wiem, chyba poniżej 10%, a zastanawiam się no, jakie to uczucie, gdzie powiedzmy wiesz, że nie wiem, zostało ci 8 minut i, i po prostu wiesz, że jak ktoś się nie odkopie w tak krótkim czasie, to po prostu no... No tak, jest koniec, ale tutaj na szczęście te zawody wszystkie zawsze były mądrze jakby organizowane pod kątem tego, że każdy zawodnik musi być przeszkolony, ma ze sobą sprzęt i jakby nawet w momencie, kiedy zejdzie lawina, i, i, I jest gdzieś obok, to, to wszyscy angażują się do, do poszukiwań, do odkopywania, więc to jakby błyskawicznie bardzo działa, więc to, 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 to działa. Jeśli chodzi o no, to, o czym mówisz, o, o Polsce, o tutaj naszym podwórku, to ja pamiętam, że dawniej nie było w ogóle możliwości takiej, żeby uh -huh. mieć ten sprzęt, więc wszyscy po prostu jeździli na dziko. Jaki detektor, jaka w sensie nie, nie było kasy po prostu zupełnie na to, więc. To, to było trudne. Jakby jeżeli nie masz tego detektora, to, to szansa, że ktoś cię odkopie i że przeżyjesz, jakby taką lawinę uh -huh. jest po prostu bardzo, bardzo minimalna. Teraz jest więcej kursów, więcej edukacji. To jest mega ważne ciągle i warto to robić. Fajnie, że to się stało bardziej dostępne, że ten sprzęt jest również bardziej dostępny, bo to już nie jest takie bardzo, bardzo drogie. Jeżeli chcesz być w tych górach, chcesz uprawiać te aktywności, musisz jakby to mieć, no bo tak naprawdę to jest bezpieczeństwo i jakby ryzykowanie takie nadmierne nie ma sensu. Po prostu I też musimy myśleć po prostu o ratownikach, którzy ryzykują swoim życiem po to, mhm. by nas później gdzieś tam szukać, odnajdywać i to strasznie utrudnia po prostu to, to działanie. Też w ogóle przy planowaniu, przy tych aktywnościach, czy to jest zima, czy lato, warto jakby trzymać się procedur. Są wykształcone procedury, które jakby pozwalają jakby rozsądnie uprawiać te aktywności w górach. No i też jest tak, że co z tego, jeśli ty wychodzisz często, jesteś, wychodzisz sam i masz ten de de detektor, jakąś łopatę, sondę, no ale wiesz, grupa, która cię spotka, zobaczy, że gdzie przesypała lawinę, no nikt z nich nie będzie miał, więc no, mogą cię wywoływać i to raczej to musi być bardziej takie zjawisko, bardziej ogólne. A ile spędziłeś czasu w tej lawinie? Czy nie wiem, to były ponad dwie minuty, no, to wszystko szybko się działo, ale już na koniec odpływałem, a to, to co mówisz... Co to, że odbywałem? Że, no wiesz, no brakuje ci powietrza i ci odłącza prąd, więc generalnie. To, to tak co to ty czujesz, jak, 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 jak masz takie realne zagrożenie? Z, Czy zagrożenie? Troszeczkę po prostu, wiesz, no... Trudne to jest, bo jakby godzisz się z tym i gaśniesz po prostu. Mm -hmm. I, i, I tyle, no, jakby ciężko, ciężko jakby o tym mówić. Na pewno te sekundy po prostu trwają wieczność tam. I, 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 i zwalniasz po prostu, i wszystko zwalnia. Tak, jakby było w slow motion wszystko. Jeśli chodzi tutaj jeszcze, wracając do tego, o czym mówisz, na pewno warto wybierać się po prostu w towarzystwie osób w jakimś zespole w głowie, właśnie, żeby nie chodzić samemu, bo to chodzenie w pojedynkę właśnie jest ryzykowne. Cokolwiek nam się stanie i nie możemy na nikogo liczyć tutaj, jeżeli wybieramy się z jakąś osobą, możemy po prostu sobie nawzajem pomagać. W takich sytuacjach, kiedy nie wiem, chodzimy zimą po góry zimą, przede wszystkim lepiej nie chodzić w pojedynkę, bo są właśnie lawiny. Jeżeli mamy detektory, mamy umiejętności, to możemy sobie sami nawzajem pomóc, a, a jeżeli po prostu jesteśmy sami, to ta szansa, że ktoś nas gdzieś spotka, akurat będzie w pobliżu, tak. jest po prostu bardzo, bardzo minimalna. Ale też, ty też jesteś w ogóle ochotniczym ratownikiem topru, ale też jeszcze miałeś taką sytuację, że po ciebie była jakby wysyłana akcja ratunkowa. Mhm. Mówię o, o to właśnie. I to nie wysoko gdzieś tam w Himalajach, tylko, tylko miałeś taką sytuację, jak wchodziłeś na kasprowy wierch. Tak, to realne bardzo, zagrożenie. Bardzo tak. bardzo młodym człowiekiem. No i to pokazuje, jak te góry są trudne, nawet w miejscach, gdzie jest bardzo jakby powtarzalnie wydawać by się mogło jakby prosto. Byłem tam pewnie setki razy już wtedy. Pamiętam, że wtedy trenowałem i przygotowywałem się do, do mistrzostw świata chyba i faktycznie mój brat remontował mieszkanie, pomagałem mu i na noc wychodziłem na kęsprowę, spałem tam i kupiłem sobie taki obóz wysokog górski, tak? I rano również wstawałem, chodziłem na trening i wracałem na dół w dolinę i faktycznie była mega taka magna zima, były pozamykane trasy, nie były przygotowane flandry, nie było nic zabezpieczone. I w przeciągu, nie wiem, jakichś 12 godzin spadło tyle śniegu i się zrobiła taka zamieć, że ja jakby wychodzę, wiesz, stwierdziłem, że przecież wyjdę tam i jakby to, to nie jest jakiś kłopot, ale te wagonki były takie mocno specyficzne, nigdy mi się później to już nie przytrafiło, że ja wylądowałem po prostu po stronie słowackiej. Uh -huh. Oczywiście ten kocioł się okazał jest tak usytuowany, goryczkowy, że jeżeli przejdziesz pod odpowiednim kątem, to bez przełamania terenu lądujesz po drugiej stronie grani i w ogóle totalnie gubisz orientację i on tak po prostu wyrzuca. Ciebie nieświadomego. I pamiętam, że to był taki trudny moment, że wiesz, nie za bardzo wiedziałem, co mam zrobić, bo zupełnie zgubiłem orientację. Był taki, była taka zamieć, że nawet za mną nie było widać moich śladów. Mhm. Ja w pewnym momencie bgnąłem gdzieś po pas w śniegu i to było trudne, że znalazłem się w stromym terenie już w pewnym momencie. A to zagrożenie lawinowe, jakby widziałem i czułem, że jest dużo. I tak naprawdę pamiętam, że kolejnego dnia. Bo spałem na Kasprowy wróciłem koniec końców na Kasprowę, to akcja ratunkowa się nie odbyła, bo Aha. faktycznie były takie trudne warunki, że pamiętam... Czyli ty chciałeś we wezwać Topra, ale oni ze względu na trudne warunki... Czyli ja nie tak rozmawiałem z bratem, jakby byłem, byłem w kontakcie z nim, on ale... Był już to wtedy? Tak, tak, on był ratownikiem i fizycznie... Były takie warunki, że naczelnik nie zgodził się na to, żeby w ogóle akcja została ogłoszona. Nawet po znajomości. Nawet po znaczy znajomości. wiesz, to, no, po prostu były takie warunki. I to było, wiesz, kasprowy wiek. Aha. Rano okazało się, że wtedy jeszcze przy tej pięciostopniowej skali zagrożenia lawinowego był piąty stopień zagrożenia lawinowego. I totalnie wszystko zostało wyłączone. Wszystkie trasy, kolejka. Więc... No naprawdę te wagonki były wtedy wyjątkowo trudne i jakby to też jakby daje do myślenia, nie? że musisz jakby mieć świadomość tego, że góry generalnie mimo tego, że nie wiem, czasem wybierasz się latem gdzieś, Przemierzasz jakieś szlaki, wydaje ci się, że to była spoko i przyjemne, to, że zima jest jakby zupełnie inną przestrzenią musisz być zupełnie inaczej przygotowany i musisz bardziej jakby zwracać uwagę na, na te wagonki, bo czasem po tych zboczach, które teoretycznie, przez które wiesz, przecinają jakieś szlaki, robi się bardzo poważnie. Jest lód, jest stromo, są lawiny i, i z tego się robią po prostu bardzo dużo. Kłopoty. I paradoksalnie czasami wydaje nam się, że Tatry w porównaniu do Himalajów czy nawet Alp są niskimi górami, ale, ale Tatry są bardzo, bardzo wymagające, szczególnie zimą i cały czas jest dużo, mnóstwo akcji ratunkowych i, i dużo osób ginie. Czy, 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 czy w lawinach, czy po prostu spadają ze zboczy, więc, więc to jest też takie zmylne, że nie trzeba wychodzić w Himalaję, żeby realnie zmierzyć się z, z, wiesz, z, takim, z takim realnym zagrożeniem. A miałeś, takie, miałeś takie. A, a w, czy w pewien sposób, jakby w tym co robisz, jakby jesteś pogodzony z tym, że, że pasja może kosztować Cię właśnie tą najwyższą cenę? Czy na pewno te głowy są niebezpieczne? Ja w sensie staram się nie akceptować tego, jakby, czy staram się, jakby, nie jeżeli, bo, myślę, że fizycznie jeżeli, zakładam, że jeżeli po prostu, nie wiem, mam jakiś cel i widzę, że jest jakaś szansa, że coś pójdzie nie tak, to się z tego wycofuję po prostu. Myślę, że to jest jakby coś, co, co do czego przykładam wagę, bo zakładam, że, że to nie jest warte jakby wiesz, fajnie być, próbować, ale nie, nie warto przekinać po prostu. I mam jakieś takie miękkie podejście. Myślę, że nie mam jakbyś takich ambicji. Te ambicje nigdy jakby nie przewyższają tego racjonalnego podejścia. Staram się po prostu jakoś mądrze do tego w miarę podchodzić i, i tak się lepiej po prostu czuję. Jeżeli jest niebezpieczny, to się boję po prostu. Mm -hmm. okay. A jak się boję, to się wycofuję. Czyli Andrzej Bargiel też się boi. Okay. Tak, no myślę, że ten strach jest jakimś takim naturalnym hamulcem przed robieniem, przed robieniem szaleństwa. No mm -hmm. I myślę, że to jest ważne. Każdy się boi. I jeżeli ten. No u mnie ten strach się pojawia w momencie, kiedy czuję, że nie do końca, okay. jakby mogę mieć kontrolę nad tym, co się... Pokół mnie dzieje. No bo też nie ma co ukrywać, ty stykasz się akurat z, z tą śmiercią konkretnie bardzo blisko. Ja też nie mówię tylko o swoich hmm. zagrożeniach, ale też widzisz, jak giną twoi najbliżsi osoby, z którymi się wspinałeś. To jest dla ciebie, wiesz, no tak jak no, Artur Heiserem, na przykład, który wciągnął hmm. cię w góry wysokie, tak? No też yy, yy, zginął w górach i, i dużo też innych osób, których po prostu byłeś świadkiem, że w jednej chwili jesteś z kimś w bazie. A po kilkunastu godzinach czy po kilku dniach słyszysz, że po prostu ci ludzie zginęli. I to tak sobie myślę, że taka perspektywa potem wyjścia z góry, wyjścia w góry, gdzie widzisz, że te osoby są też mega doświadczone, bo to nie są, znaczy nikt, kto idzie w takie wysokie góry, no nie, nie jest laikiem, ale widzisz, że osoby te też cenią życie, są doświadczone, mają warsztat i też Myślą trzy razy nad konkretnym działaniem, ale, ale to jest nad naturą, no, a z naturą raczej no, nikt nie, jeszcze nie wygrał. To prawda, no, to jest mega trudne. Wiele osób zginęło, które gdzieś tam poznałem i, i gdzieś na, na mojej drodze w, na różnych etapach po prostu były blisko. To zawsze daje dużo do myślenia. Myślę, że no, zawsze to przeżywam jakby mocno. Na pewno, jeśli chodzi o podejście takie stricte w związku z tymi wszystkimi tragediami, to teraz taką jedyną wartościową rzeczą z tego wszystkiego jest to, że są zawsze jakieś procedury, są analizy, jakby i, i, i przyglądasz się temu i wyciągasz z tego wnioski. Niestety, często jakby jest tak, że po prostu te wypadki biorą się z błędów i no. Jedyną, jakby wartością z tych wszystkich tragedii jest to, że możemy po prostu próbować ich unikać w tej swojej działalności. I, I tak to wygląda po prostu. Na pewno jest to bardzo, bardzo trudne, bo jak sobie patrzę, jakby na, na ten okres, w którym jestem w górach, to mega dużo ludzi po prostu e, odeszło. Ale też jest tak, że jak patrzę szerzej na to, bardziej globalnie, to też. Jeżeli znasz dużo ludzi, to te sytuacje i historie są duże. Pamiętam, że, że lata temu poznałem dawok Orniczaga, człowieka, który jako pierwszy zjechał z Wegastu na nagrach i miałem okazję podkadła właśnie na pierwszej wyprawie go poznać i długo, długo z nim rozmawiać, człowiek zginął, kurde koło domu, ścinając drzewo, nie? Tak, w sensie nie ma jakiejś recepty też na nieśmiertelność. Nie Jakby są przeróżne choroby, jakieś różne zdarzenia i myślę, że też nie ma co popadać w jakąś po prostu jakieś fobie, jakieś absurdy, Trzeba po prostu żyć po swojemu. I no, robić to, co czujesz trochę. Bo, Aha. bo... No tak jak mówię, nie da się tego po prostu jakoś tak zorganizować, żeby przejść przez życie bezboleśnie. Po no tak, to jest też specyfika, konkretnie wyzwań, których się podejmujesz, prawda? Bo powiedzmy w takim normalnym sporcie, dlatego tak, też akurat też o tym rozmawiamy, bo, bo w normalnym sporcie nie ma takiego elementu, że zrobisz jakiś błąd, jeśli powiedzmy, zrobisz jakiś błąd w jakimś sporcie drużynowym, indywidualnym, po prostu najwyższy twój wymiar kary, to jest po prostu przegrana. Możesz przegrać zawody, przegrać mecz. Tutaj błąd może cię kosztować dużo więcej, nie? bo to jest, to jest życie, więc jakby stawiasz to na, jakby jest inna szala, w, konkretnie w tej specyfice, której się zajmujesz, prawda? Myślę, że tak, ale jest dużo sportów w ogóle takich trudnych. Nie wiem, masz gajdy samochodowe, masz nawet kolekstwo czasowe, gdzie są etapy górskie, gdzie ci zawodnicy jeżdżą tak szybko, jest nie wiem, śliska nawierzchnia, deszcz jedziesz na tym na tym hoferze po prostu 100 na godzinę ponad i jakby no taki jest sport jakby, taki mm -hmm. profesjonalny sport jest jak bardzo precyzyjny i musisz jakby być cały czas skoncentrowany i tak naprawdę, jeżeli zrobisz błąd w jakimś trudnym momencie, to te konsekwencje zawsze są okay. mega, mega, mega trudne. Okay. No ciekawa skala, chociaż i tak myślę, że ma się i tak nie jak do tego. Jak, <laughs> w sensie myślę, że góry działają bardziej na wyobraźnię. Okay. Przez to też, że w górach jest dużo ludzi, dużo aktywności i dużo ludzi, którzy też nie są profesjonalistami, no to ten okay. obraz jakby wypadków, tych sytuacji, zdarzeń, jakby powoduje to, że wydaje nam się, że kurczę, tam tego jest dużo więcej niż w innych takich aktywnościach, bo, bo, bo ta skala jest różna, nie ma sita takiego, tak. że ty możesz iść, a ty nie możesz, mhm. każdy może iść i nie zawsze te osoby po prostu, które są w górach, powinny się w tych konkretnych miejscach znaleźć, bo po prostu nieświadomie pchają się po prostu w kłopoty, więc mm -hmm. to jest też duży problem, więc tym bardziej jakby ta edukacja jest ciągle bardzo ważna, by po prostu uczyć się świadomości, uczyć się zrozumienia i samodzielności jakby przy tych aktywnościach mm -hmm. górskich. Okej, ok, 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 rzeczywiście skala tutaj robi robotę, bo rzeczywiście dużo jest osób, które... W, w rajdach samochodowych, tak, no, <laughs> nie wsiadają no, po prostu tak. z ulicy. A tak. wiesz, że ktoś ma wolne, jest piękna pogoda, to wszyscy idą do góry po prostu. Je. No tak samo I... jak rozmawialiśmy ostatnio z, właśnie z Łukaszem Cze Czepielą, z, z którym się znacie, no to tak samo. No tutaj powiedzmy ściganie się samolotami wyścigowymi, no to, to też nie jest tak, że jakieś dziecko może zapisać się po prostu na zajęcia i będzie się uczyło jak latać. To są raczej no bardzo takie elitarne sporty dla, dla dosyć... Tak samo Formuła 1, prawda? No to mm -hmm. też jest... Gdzieś Dokładnie, taką... wiesz, no jakby ktokolwiek wsiadł do tego samochodu, no to by sobie... No, no, tak, dokładnie. bardzo szybko. Ale znaczy... powiedziałeś też, że, że też się boisz. Jak to też jest ciekawe, bo zastanawiam się, jak radzisz sobie z strachem w takich przypadkach, ale nie, już nie mówię, jak jesteś w lawinie, tylko bardziej o sytuacji, kiedy się wspinasz na właśnie drugą najwyższą górę na świecie, czyli K2. Masz zamiar tam odpiąć, chciałem powiedzieć, odpiąć wrotki, <laughs> odpiąć, zapiąć narty, I, i to jak kontrolujesz wtedy to. Ten, ten taki strach, kiedy właśnie wiesz, że ten najmniejszy błąd może cię właśnie ko kosztować tak dużo. Na pewno to tak działa, że jeżeli nie jestem gotowy, nie odpowiem sobie na wszystkie pytania, które są związane jakby z tym, co chcę zrobić, to po prostu tego nie robię i pamiętam, że ta pierwsza wyprawa taka była, że to pogoda nie pozwalała na skuteczne jakby przeanalizowanie te tego zjazdu, ja się po prostu bałem i, i też jakby było dużo obiektyw, obiektywnych zagrożeń i to po prostu odpuściłem. Później rok, rok potem wróciłem i, i jakby dokończyłem tą całą pracę i ten cały proces i wtedy jest łatwiej, ten strach odchodzi, bo ty jakby się oswajasz, jakby rozumiesz jakby to, to, to co chcesz zrobić i to bardziej tak działa, że musisz inwestować czas, musisz jakby e, naprawdę Przygotować dobry plan, który wydaje ci się być po prostu właściwy. Musisz mieć jakieś alternatywy, jakieś drogi wyjścia z, tego, z, tych, z tych różnych sytuacji na, na różnych etapach. I wtedy ten strach gdzieś odchodzi po prostu i tak to u mnie po prostu działa. Jakby ciężko mi czas. No nie pakuję się w rzeczy, których po okay. prostu <laughs> nie mam pojęcia, co się wydarzy za chwilę. Bo. bo... Ja znam konsekwencje też jakby też jestem przewodnikiem też jakby jestem blis, blisko tej drugiej strony i mhm. widzę jakby te wypadki jakby i, 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 jakby masz taką świadomość masz jakiś dystans do tego i okay. zrozumienie tego tematu Bo to tak 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 mi się też wydaje tak jak widziałem różne filmy z tym jak gdzieś tam wchodziłeś na K2, to też yy, jakby widać po tobie, że ty potrafisz to w bardzo umiejętny sposób kontrolować, jesteś bardzo jakby, nie, też nie wchodzisz myślę, że zbytnio w tym strach, możesz mnie wybić z tego, co teraz mówię, ja tam mówię o swojej obserwacji, że jesteś bardzo skoncentrowany na swoim zadaniu, i wyglądasz właśnie na takiego skupionego. Jak wchodzisz na górę, jak byłeś też tam na górze, no to nie było na twojej twarzy uśmiechu, Wow, tam nie otworzyłeś szampana, tylko jakbym miałeś takie wrażenie, że to zadanie, po które tu przyszedłeś, nie kończy się na górze, jak większość osób myśli, tylko 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 dopiero to jest jakby start dla ciebie. No to prawda. Przy takich jakichś wydarzeniach musisz... Tam tak naprawdę zaczyna się Twoje wyzwanie, I, i tutaj podczas tego projektu kluczem było to, by wyleć tam po prostu i mieć ciągle energię. I, i, I to jest ciekawe, że w zasadzie to nie jest jakiś super, jakby wiesz, moment, gdzie masz euforię, że. Zdobyłeś kadłub i jest w ogóle, wiesz, jakaś sprawa, tylko <laughs> że to dopiero się ta. zaczyna i generalnie trzeba grzecznie po prostu, wiesz, się na tym skoncentrować. No i to jest ciekawe, ta euforia gdzieś jest na dole, ona jest zmagana jakby przez ten zjazd, bo ty się obniżasz, wracasz do bardziej po prostu przyjaznych warunków. Aha. I, I mimo tego, że ten wysiłek narasta, to ty czujesz się po prostu coraz mocniejszej. I, mm. i, i, i tak to działa troszeczkę, że trzeba być skoncentrowanym. Ja na szczęście mam jakiś taki spokój w sobie, szczególnie w jakichś takich momentach, kiedy jest trudno i, i wiele osób jakby troszeczkę się denerwuje. To ja po prostu mam taki mechanizm, że mój mózg po prostu przestawia się na działanie i, i na pewno to gdzieś tam przydaje się przy przygobieniu tych różnych rzeczy. A jak wlazłeś na to K2 już, to, to miałeś takie, że, no bo przygotowałeś się do tego, na pewno widziałeś jak to, znaczy mogłeś sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, ten widok z K2, że jak już tam byłeś i jak spojrzałeś w dół to czy to nie miałeś tak, że może jednym razem, albo, albo wrócę tu za rok i teraz. Że to no jest wiem, jakby to, to było... robi wrażenie, bo, bo no... nie, nie da się na te rzeczy przygotować, że jesteś już na wierzchołku. Nie, nie potrafię sobie nawet tego wyobrazić, chociaż ten materiał, który zrobił twój brat Bartek z drona, no naprawdę to jest, to jest też mistrzem świata, że można choć w, pewnej, w pewnym procencie wejść w taką rolę osoby, która rzeczywiście jest tam na górze i zobaczyć, Chociaż ułamek tego, ale jak jesteś na górze, no to wiesz, samo zejście, bycie tam samemu, bycie zdanym na siebie, to już jest ogromne wyzwanie, ogromny stres. A jeszcze, żeby tutaj, no, założyć narty, to jest też coś takiego niewyobrażalnego, że ciężko mi jest to sobie też wyobrazić. Czy na pewno to było ciekawe no i, i pamiętam, że miałem tam taki nocleg na 8000 metrów. All inclusive? To czy sam musiałeś? Sam, sam. sam i To było też ciekawe, bo mieliśmy wcześniej kłopoty. Janusz Gołąb, który ze mną tam był, został po pozie trzecim, miał jakieś problemy. Jakaś dyskopatia go dopadła, gdzie, wiesz, leki, jakiś Acha. transport leków, dronem, jakieś po prostu masę działań. Ja tam siedziałem dwa dni w zasadzie. W trzecim pozie nie wiadomo było, co robić. Na znaczy, szczęście mu przechodziło uznał dobra, próbuj. Ja, wiesz, ruszyłem do góry na tej drodze, którą wtedy się wspinałem do góry. To, nie wiem, od chyba 15 czy 20 lat nikogo nie było, A więc też e, to nie było takie łatwe, bo, bo ciężko było jakieś znaleźć, wiesz, miejsca, jakieś charakterystyczne, które, które gdzieś tam przeprowadzały do góry. Wyszedłem w południe, bo wcześniej, wiesz, nie wiadomo było, co się będzie działo. W nocy, wieczorem miało być e, załamanie pogody. Zabrałem mnóstwo sprzętu ze sobą, bo zakładałem, że będę musiał przeczekać to załamanie pogody gdzieś. Miał być opad i zachmurzenie, by móc jakby kontynuować spokojnie wspinaczkę kolejnego dnia. I faktycznie wyszedłem po prostu tam, rozbiłem ten namiot. Było wysoko, piękny taki zachód słońca. A oczywiście wiesz, no, musisz się tam zorganizować, gotować, odzyskiwać wodę ze śniegu, jakby, żeby wiesz, uzupełnić troszeczkę energię. No i to było jakby wydarzenie takie mocne, że jesteś sam, patrzysz na bazę i to jest wiesz. Aha. <laughs> Wszystkie duże namioty są takie po prostu, że ciężko je dostrzec. No tam to robi wrażenie, bo jest wysoko. Jakby na samym szczycie wiesz, w momencie kiedy jesteś na samym szczycie, to wiesz, że jesteś 4 km nad bazą. To jakbyś po takiej wielkiej drabinie. I ta skala po prostu robi wrażenie. Czujesz się na pewno takim, wiesz, malutki i przy, przy tej, wiesz, całej przygodzie i przy tym żywiole. Więc więc no jest to ciekawe, ale jest. Ja, wiesz. Aha. Jesteś taki grzeczniotki, no. że bardzo się nie możesz bydać, okay. żeby, wiesz, żeby się starać jak po prostu łagodniej, wyjść z tej sytuacji i jakby rozsądnie, rozsądnie grzecznie, bez jakiegoś szarżowania mhm. po prostu spokojnie realizować swój plan. to jest ciekawe, że, że wiesz, <laughs> musisz po prostu mieć mnóstwo, mnóstwo pokorów w tym wszystkim i nie ma tam miejsca za dużo, wiesz, na, na, na jakąś improwizację też straszną, bo jakby, wiesz, no, jest stromo. A miałeś takie wrażenie, chociaż taką jedną myśl która ci przeszła, że będąc na górze już, że to się nie uda, albo że po prostu, no, nie dasz rady tego zrobić, bo jest za stromo, inaczej to sobie wyobrażałem. Czy znaczy, że... wiele było takich momentów, że mi się wydawało, że się nie uda, ale w trakcie przygotowań sprawdzałem te fragmenty. Był taki trawek z Messnera, gdzie musiałem przyjrzeć się mu. Na początku, nie wiem, próbowaliśmy latać dronami, ale ten kontrast był tak słaby, bo to, to, to światło się tak odbija od Aha. tego lodu, że w ogóle nic nie widzisz wszystko jest totalnie płaskie. Musiałem podejść tam. Pamiętam, że z Darkiem Załóżkim i z Jółkiem Natkańskim wyszliśmy w południe i weszliśmy na drogę kukuczki. I weszliśmy do tego kotła, gdzie w zasadzie tam od czasów właśnie Jurka Kukuczki i Tadeusza Piotrowskiego, od do momentu kiedy zrobili tam tą drogę, nikogo tam nie było zupełnie. I fajne było to, że wiesz, widzisz te jakieś haki, liny, których oni używali, mm -hmm. jakieś czempy tej, tej, tej historii. I to było ciekawe, że musiałem po prostu dużo rzeczy tam pogoskminiać i często tak jest by po prostu fizycznie to sprawdzić. Na pewno na, podczas zjazdu było trudno. Raz podczas spinaczki w momencie, kiedy Janusz miał kłopoty, wydawało się, że już się zabijamy stamtąd. Później jakimś cudem pojawiła się szansa, żeby próbować to zrobić i później był taki moment, kiedy była... przyszło zachmurzanie na, na ponad do tysiącach metrów, gdzie nie było widać zupełnie nic. Prognozy tego nie widziało. Mhm. Dzwonię do chłopaków, że to chodzi generalnie. Na dole jest słoneczna pogoda, i na szczęście się okazało, że to jest przejściowe, to te chmury się nie budowały. I gdzieś po ponad godzinie oczekiwania po prostu ruszyłem na dół, gdzie musiałem precyzyjnie gdzieś tam między jakimiś togniami wjechać w ścianę, z której już nie było odwrotu. Stamtąd jeszcze mogłem mhm. zejść po Linach, po prostu najłatwiejszą drogą a tutaj później już takiej możliwości po prostu nie było, więc jakby musisz być na to otwarty, musisz być otwarty na zmianę planów I, i to jest taka integralna część tego, co po prostu robimy. A czujesz w tych wszystkich wyzwaniach, że jesteś trochę taki no, uzależniony od takiej adrenaliny, że, że to jest coś, co jednak cię jakby na, napędza, daje ci takiego drive'a w życiu? Czy, czy... Czy uzależniony nie wiem, ale lubię w sensie lubię, jak czuję, że mam jakby sprawność dużą, że mogę jakby robić fajne rzeczy, które mi dają radość. Na pewno to są jakieś takie mocne wydarzenia, ale lubię też po prostu być w górach i, i, i lepiej się czuję, jeżeli nie wiem, pójdę na trening, wrócę na rano, gdzieś stanę, pójdę w tę głowę, to po prostu mam od razu fajniejszy dzień i myślę, że to jest ważne, jakby możliwość w ogóle robienia tego. A, żeby się po prostu nie nudzić w życiu. I to taka hmm. chyba. Ciała. Ja i tak obstawiam przy swojej, gdzieś tam przy swoim <laughs> zdaniu, że musisz mieć ten pierwiastek takiej nienormalności w sobie. Czy każdy chociaż... ma, no bo jak to byśmy wszyscy mieli w domu. Tak, ale niektórzy mają go bardziej, rozwinięty, gdzieś tam bardziej rozwiniętego, niektórzy, niektórzy mają go stłumionego przez gdzieś tam różne okoliczności, ale no, pamiętam też z takich tych, ek, takich ekstremalnych wyzwań, to jeszcze jak wychodziłeś właśnie z, z wywiadu z Łukaszem czy Pielą, z waszego bardzo ciekawego wywiadu, w jego samolocie, to powiedziałeś tam właśnie, że myślałem, że ja jestem trochę nienormalny, ale ty to już jesteś w ogóle. No tak, no, to wiesz, no, no, jeżeli wpadasz w taką przestrzeń, która jest ci nieznana zupełnie, to wiesz, no te różne jakby rzeczy, aktywności, sporty są tak rozwinięte, że w ogóle wiesz, nie wiesz, co się dzieje, no. ale naprawdę. A Łukasz robi super rzeczy. To też niesamowita historia, że po prostu chłopak, który sobie wymyślił, że będzie latał samolotem i tak. robił takie rzeczy, gdzieś tam do tego doszedł, jakby wiesz, takim mega zaangażowaniem, pracą ciężką i, i to się po prostu mogło udać w Polsce. Wszyscy Dokładnie, gdzie my jakby nie byliśmy znani zrobienia jakichś takich rzeczy po prostu niekonwencjonalnych. Ale to jest dokładnie, on też zresztą notabene wypowiadał się w taki sam sposób o tobie, jak rozmawialiśmy sobie też przed rozmową, nie na nagraniu, właśnie tydzień temu, czy dwa tygodnie temu mieliśmy rozmowę i... No, i to też jakby gdzieś tam wspólny koncept, bo ty też masz taki koncept, on sobie to wymyślił, tak samo mm -hmm. w wieku tam 6 lat zobaczył te pokazy lotnicze, ty tak samo za e, zakochałeś tym już od dziecka, już miałeś gdzieś tam swoją wizję i, i też jakby z osoby, która wychowała się w wielodzietnej rodzinie, na wsi wymarzyłeś sobie pewien koncept, do którego doszedłeś. No i jakby z takiego konceptu wszedłeś do pierwszego człowieka, który jednego z najlepszych. Hmm, Narciarze też na świecie, który zjechał jako pierwszy w historii sk 2. To jest tak samo, też niewiarygodny, imponujący i, i, i tak samo piękny koncept, op 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 opatulony w taką też niezwykłą historię. Czy na pewno to jest ciekawe, jakby z tego punktu widzenia, że ta pasja jakby może nas doprowadzić do jakichś takich zupełnie nieprzewidywalnych momentów. My tego nie planujemy, pewnie. Aż na taką skalę, jeżeli mm. to zaczynamy robić, jakby, jeżeli masz taką naturalną miłość do tego i zaangażowanie, i jakby długoterminowo to robisz, to, to naprawdę e, może się to skończyć jakimś po prostu, e, wiesz, takim wydarzeniem, właśnie gdzie ja pamiętam, jak byliśmy dzieciakami, była taka zimowa wyprawa Netja chyba. Jaka 2, taka zimowa Aha. wyprawa, która była relacjonowana chyba po teleekspresie, jakby były jakieś skoki narciarskie, oczywiście Aha. wszyscy oglądali te skoki, bo tak naprawdę to było wydarzenie było po prostu największe w Polsce od lat, że, że mieliśmy sukces po prostu i ten Małysz po prostu przyciągał ludzi przed telewizorem. Pamiętam, że były nawet na lekcjach były, po prostu oglądało się te skoki, po prostu wszyscy byli tak zaangażowani. To był taki moment, że my ten z chłopakami patrzyliśmy na tą relację z tej zimowej wyprawy i się śmialiśmy, że, kończę, że w sumie tam na nagrtach tak masz, bo śnieg, jest, ocze jakieś. I, i, I śmialiśmy się wtedy, i jakby nikt wtedy nie zakładał, że nie wiem, ja z taką realną chęcią i, i próbą wyląduję właśnie na tym szczycie. Myślę, że taka spora abstrakcja. Proponujesz, jak <coughs> grałeś w Deluxe jump jeszcze na no, no, tych. no... no tak, tak, no, to było wiesz. Informatyka, Moim, i tak, to było tak. główne zajęcie. Moim zdaniem, powiem lekcje. ci, że gdzieś tam e, cza, czasami zdarza mi się zagrać w jakąś grę z, z synem, ale nie ma dla mnie lepszej gry niż ta, którą właśnie została wymyślona wtedy. Tyle, ile emocji ona dostarczała przy, przy skokach różnych gdzieś tam. No, tak naprawdę wiesz, że graficznie to było. każdy mógł, jakby wiesz, mogłeś po prostu grać. No, to nie tak. było takich możliwości. Nie było tyle komput tylu komputerów. A tutaj nawet jak był jeden komputer, jednak no, na tak, tak. <laughs> próbowałem. Moim zdaniem lepszej gry jeszcze nikt nie wymyślił od tamtej pory, więc no. no to prawda, więc to cię tak, działamy. bardzo ci dziękuję, Andrzej, za rozmowę. To dla mnie była no, naprawdę niezwykła przyjemność. Cieszę się, że udało nam się zrobić tutaj w Warszawie, nie w Zakopanem. No, e czy i... wiesz, zobaczyłby śniega tutaj. No właśnie. No, jeszcze będę miał swoje, ty że <laughs> <myślisz>, takie momenty, <laughs> gdzie to jeszcze się stanie, ale. ale dla mnie też to niezwykła przyjemność i zaszczyt, że mogłem z Tobą porozmawiać, bo, bo no jesteś też w ogóle raz, że jakby wspaniałym człowiekiem, też sportowcem i to co robisz jest naprawdę imponujące i, i, i mega podziwiam. Dzięki wielkie za, za miłą rozmowę, również mi się z super zmawiało. Super, dziękuję, dziękuję. dzięki wielkie. Dzięki.